Do opuszczonego domu dotarliśmy w środku nocy. Może nie było to aż tak straszne, w końcu byliśmy dużą grupą i chcieliśmy zostać tam tylko na jedną noc. Kiedy spotkałem się ze wszystkimi, zauważyłem, że trzy dziewczyny trzymają się na uboczu i szepczą do siebie. Niedługo później wróciły do grupy i powiedziały: odchodzimy. Zapytaliśmy je, dlaczego zmieniły zdanie. Jedna z dziewczyn powiedziała: instynkt. Bały się. Bały się, że coś złego wydarzy się w tym domu. Z racji na fakt, że były współlokatorkami, wsiadły do samochodu i odjechały. To zmieniło moje plany. Skłoniło do refleksji. Kiedy reszta grupy zaczęła wchodzić do domu, ja pożegnałem się, wsiadłem do auta. Nie zostaję w tym domu. O poranku oglądałem wiadomości. Zauważyłem coś znajomego. Mieszkanie trzech dziewczyn, które wczoraj odjechały wcześniej. Okazało się, że zostały brutalnie zamordowane we śnie przez nieznanego zabójcę. To by było na tyle, jeśli chodzi o ich przeczucia. Chwilę później zadzwonił telefon. To był jeden z facetów z naszej grupy. Słyszałem złość w jego głosie. Mówił, że dziewczyny byłyby bezpieczniejsze w opuszczonym domu. Okazało się, że wziął on ze sobą broń. Lekko zaszokowany zapytałem go, po co to zrobił. Odpowiedział instynkt. Przez chwilę rozmawialiśmy. W telewizji podano więcej szczegółów odnośnie zbrodni. Kobiety nie tylko zostały zamordowane, ale niektóre części ich ciał zostały wycięte. Powiedziałem o tym koledze. Był wyraźnie obrzydzony. Kiedy przyrządzałem śniadanie, zacząłem myśleć o całej sprawie. Jeśli morderca zdecydowałby się zaatakować ludzi w opuszczonym domu, prawdopodobnie zostałby zastrzelony. Cóż za szczęście, że wybrałem kobiece mięso zeszłej nocy. Instynkt?